ładna pogoda, niedziela, można zabrać rodzinę na stadion i tak dalej, można sobie obejrzeć fajny mecz, tylko no właśnie, chyba nie za bardzo daje się wyjść ze stadionu, kiedy wyjścia są blokowane przez kordony policyjne i tak naprawdę Bogu ducha winni ludzie są przetrzymywani na stadionie, bo co? No właśnie, bo co? My działamy w ramach poprawy bezpieczeństwa i przede wszystkim dbamy o to, aby nie doszło do zakłócenia ładu i porządku i żeby tak naprawdę nikomu się nic nie stało. Działania policji były niewspółmierne do tego, co tak naprawdę działo się na trybunie. No bo co działo się na trybunie? Ja rozumiem, że tam zostały odpalane race. Rozumiem, że coś się zajęło. Ale zostało zaraz zgaszone, tak? Wszystko było pod kontrolą, było totalne bezpieczeństwo. No, człowiek ma ograniczoną wolność. Z powodów jakich? Na przykład ja jestem na młynie, stoję sobie spokojnie, nic nie robię i jestem tak samo zatrzymywany jak ktoś inny. Jak w takiej sytuacji można mówić o bezpiecznych stadionach? Jak w takiej sytuacji można mówić o tym, żeby zabierać rodziny na stadiony i tak dalej? Jeżeli my widzimy takie obrazki, że na przykład przez policjanta jest rozdzielany ojciec i dziecko, małe dziecko, 8-letnie czy 9-letnie, widzimy takie obrazki i tak naprawdę nic nie robią, oni tam tylko są. Obecność policji w tych miejscach prowokowała kibiców do konfrontacji. Policyjna prowokacja! Policyjna prowokacja! Jeżeli ktoś prowokował tutaj jakąkolwiek konfrontację, była to policja. Kibice się uspokajali. Ja się pytam, dlaczego policja prowokuje kibiców do biurzy do bójki? Może pan powiedzieć? Halo, proszę, tutaj cię. No jeszcze tak nie było. Zapadają. To jest przełożony pański, proszę mi podać albo telefon. Bo ja chcę wiedzieć. Proszę? To będą wojewódzkie, tak? Ja przypuszczam, że tutaj jest pani przełożony. Chcę wiedzieć, dlaczego prowokuje ci kobietę. Jakiego rodzaju przejawy odstępstwa od normy osoby, które popełniają przestępstwa, no ewidentnie tutaj będą się spotykać z naszą twardą reakcją. Mają się państwo zamiar jakoś ustosunkować do tego? Nie, no tak jak mówię, my tą informację przekazaliśmy i chyba tyle na ten temat, no. Czy nikt nie będzie ponosił żadnych konsekwencji za to, że się wprowadza opinię publiczną w błąd takimi oświadczeniami? Powiem panu w ten sposób. Ja przede wszystkim zacznijmy od tego, że sam incydent miał miejsce. Napisaliście, że pseudokibice nie pozwalali wejść straży na sektor, a my dokładnie widzieliśmy, jest to uwieszone na zdjęciach i na
wideo, że było inaczej. Co tu jest niezgodne z prawdą? Ano to, że według waszego oświadczenia wynika, że pseudokibice jakoś siłą, pseudokibice, podkreślam to, co jest napisane, jakoś siłą próbowali im to uniemożliwić. Jest to nieprawda. Tak pan twierdzi. Nie, takie są fakty. I tak fakty są poświadczone zdjęciami i nagraniami wideo. Dobrze, jak ja mam do pana jeszcze pytanie, co mogę jeszcze dodać do tematu? Jak widać, policji trudno odnieść się nawet do tak ewidentnych argumentów. Osobną sprawą są zarzuty wobec Gniazdowego. Nie dajcie się słowa Boga! Nie awanturujcie się! Wszyscy co mamy spokój! Spokojnie! Spokojnie! Bomby są bezpieczne.
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że zatrzymanie człowieka, który był u nas doprowadzony pod zarzutem usiłowania wymuszenia rozbójniczego, nie rozpatrywaliśmy w żadnym stopniu pod kątem tego, czy on jest kibicem, czy też nie jest kibicem, albowiem ta okoliczność nie miała żadnego związku z czynem, jakiego się dopuścił i dla nas jest to okoliczność kompletnie wtórna. Nie badaliśmy tego, ponadto sama ta sytuacja nie została ujawniona w materiale procesowym, mówiąc krótko, w aktach nie znajdowała się żadna informacja na ten temat, aby do tego przestępstwa doszło na przykład na tle nieporozumień pomiędzy, nie wiem, zwalczającymi się grupami kibiców. Dla nas to nie ma żadnego znaczenia i w związku z tym my nie wysłaliśmy komunikatu, ani nie twierdziliśmy, że zdarzenie, jakim się zajmujemy, że osoba doprowadzona ma jakikolwiek związek ani też z klubem Korona, ani też z jakąś inną grupą kibiców. Na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji można przeczytać motto: jesteśmy Waszą policją, razem tworzymy bezpieczne województwo. Razem, czyli policja i obywatele. Warto byłoby, aby służby pamiętały o tym, że kibice to też obywatele i póki nie przekraczają litery prawa, mają być prawo traktowani z szacunkiem, na jaki zasługuje każdy obywatel Rzeczpospolitej. I o ile trzeba, i zawsze podkreślałem, trzeba karać ludzi za agresywność, za to, że chcą wyjść na boisku. Mówię o kibicach, że chcą rozrabiać, że kogoś tam zaatakować, rzucić kamieniem, to po prostu jeżeli ktoś próbuje robić porządek na stadionie, na zasadzie zrobimy na stadionie teatr, to jest śmieszne i żałosne i to jest po prostu, to mówię o głupocie tych, którzy to próbują zrobić.